O Boże! 9 miesięcy później pan Wojtuś Robaczek stał już przed drzwiami szpitala położniczego i palił papierosy o nazwie Sport. Pan Wojtuś Robaczek, pracownik fabryki krówek, katolik z Krakowa, urodzony w 1951 roku. Człowiek praktyczny, lizus, krętacz, donosiciel, właśnie stawał się ojcem. Z góry przez otwarte okno słychać krzyk jego już żony, pani Grażynki. Sam sobie przyj, skurwy synu, jelem! A to jest blok numer 104, w którym Pikuś przeżyje swoje zasrane życie, tak jak jest mu pisane. W mieszkaniu numer 87 właśnie odbywa się jego pępkówka, a on w ramionach matki i pod czujnym okiem sąsiadek odbiera właśnie pierwszą lekcję patriotyzmu. Czerwone barwy na Monte Cassino, zamiast Rosy piły polską grę. Po tych latach, że żołnierz i ginął, lecz po śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady krwawych dni. I tylko walki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosłe krwi. Ja nie wam bić! Ja kmycić!